15 sierpnia w Sędziszowie Małopolskim miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu kulturalnym naszej gminy – gminne dożynki. Wydarzenie to zgromadziło licznych mieszkańców, którzy wspólnie świętowali zakończenie tegorocznych żniw. Rolnicy, jak co roku, wyrazili wdzięczność za obfite plony, a mieszkańcy mieli okazję do integracji i wspólnej zabawy. Obchody święta plonów rozpoczęły się o godzinie 15:30 na ulicy Słonecznej, gdzie zebrały się grupy dożynkowe. Następnie, zgodnie z tradycją, barwny korowód przejechał do kościoła farnego. O godzinie 16 odbyła się uroczysta msza święta. Homilię wygłosił proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sędziszowie Małopolskim, ksiądz Ryszard Lis. Przynosimy dzisiaj kwiaty, zioła, owoce i zboża, aby Bogu za te dary podziękować, aby podziękować za Boże błogosławieństwo i łaskę w zbiorach i owocach ludzkiej pracy. Ale oprócz tych pięknych kwiatów, ziół, owoców i zbóż, które daje nam Bóg z naszych pól, ogrodów, sadów, ogródków, potrzeba byśmy przynieśli jeszcze coś ważniejszego. Dzisiaj jest okazja, by tak jak Maryja, wychwalać Boga za wszystko, co Bóg czyni w naszym życiu. Za wszystko, kim jesteśmy. I chociaż w naszym życiu nie wszystko nam wychodzi tak, jak byśmy chcieli, jak sobie to planujemy, jak sobie to wymarzymy, nie wszystko nam się udaje, to jednak naprawdę mamy za co Bogu dziękować. Po mszy uczestnicy przenieśli się na miejski stadion, gdzie oficjalnie rozpoczęły się dożynki. Rozpoczynamy nasze piękne świętowanie w dniu zwycięstwa Czuru nad Wisłą. Proszę Państwa, świętujemy tak naprawdę święto wielkiej wdzięczności. Wdzięczności dla polskiego munduru i wdzięczności dla ludzi, którzy swoją ciężką pracą przynoszą nam chleb. Dzisiaj wieńczymy ich wspaniałą pracę w swoim świętowaniu. Za chwilę pierwsza grupa dożynkowa zatrzyma się przed sceną i zajmie swoje miejsce. Ogromne brawa dla naszych gości z Wieńcami Dożynkowymi. Uroczystość zainaugurowały przemówienia władz gminy oraz zaproszonych gości, które podkreślały trud i zaangażowanie rolników, dziękując im za ich nieocenioną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Dożynki to święto polskiej wsi, które od wieków
wpisuje się w naszą narodową tradycję. To czas radości z zebranych plonów, ale również czas odpoczynku po ciężkiej, wytężonej pracy. Ten piękny staropolski obyczaj jest nieodzowną częścią naszej chrześcijańskiej tożsamości i kultury. Dlatego też dziś wzorem naszych ojców pierwsze kroki postawiliśmy i udaliśmy się do kościoła farnego w Sędziszowie Małopolskim, by tam podczas uroczystej Eucharystii dziękować dobremu Panu Bogu za opiekę, za szczęśliwe zakończenie żniw, za obfitość plonów ziemi. Dziękować za rolników i za ich trud, bo praca, jaką wykonują, to nie jest zwykły zawód. To jest, drodzy Państwo, powołanie. To jest ciągły czas współpracy z naszym Stwórcą, który powierzył człowiekowi ziemię, by on ją mógł uprawiać, nią się opiekować w zgodzie z prawami natury. To czas pracy, który cały czas powtarza się cyklicznie, zgodnie z mijającymi porami roku. To ciężka, trudna, mozolna praca, wymagająca wiele poświęceń. Bo taka, drodzy Państwo, jest nasza ziemia. Ona oczekuje od nas wszelkiego oddania, wszelkiej wrażliwości, ale za tą miłość ofiaruje skarb najwyższy, stokrotność plonów. Dzisiaj obchodzimy dożynki w Sędziszowie Małopolskim i te dożynki są wyrazem, jak już burmistrz zaznaczył, wyrazem wdzięczności, opatrzności Bożej za dary nieba, które mogliśmy spokojnie zebrać w tym roku. Bo rzeczywiście pogoda nam dopisała, plonów nie zabrakło, mamy zebrane obficie plony. Dzisiaj zastanawiamy się nad tym, jaki będzie rok następny, co będzie dalej, ale będąc w nastroju wdzięczności widzimy dobro, które doświadczamy z różnych stron. Widzimy, że nasza gmina pięknieje, że w naszym powiecie jest stabilizacja i również dzieje się wiele dobrego. Widzimy, że w województwie następuje rozwój i chcielibyśmy, aby w naszym kraju również była stabilizacja, był spokój i by były warunki do dalszego rozwoju, egzystencji, do dalszych inwestycji w naszym kraju. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dożynki gminne. Niestety nie mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu razem z Państwem. Za pośrednictwem tego listu przekazuję wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia. Dożynki to czas radości, zabawy. Liczne zespoły artystyczne wykonujące piękne ludowe pieśni umilają wszystkim zgromadzonym ten wyjątkowy dzień, przywołując wspomnienie minionych czasów. Dzięki wspólnemu świętowaniu umacniają się więzi społeczne i poczucie przynależności do swojej małej ojczyzny. Życzę Państwu udanego świętowania, pełnego radości i uśmiechu. Podpisała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Dożynki to czas wyjątkowy nie tylko dla rolników i mieszkańców wsi, ale dla nas wszystkich. Poprzez to święto wyrażamy bowiem naszą wielką miłość do małych ojczyzn, szacunek do ziemi oraz wdzięczność za otrzymane plony. Dożynkowe uroczystości to również manifestacja naszego przywiązania do tradycji przodków, która spaja nas i umacnia jako wspólnotę. Symbolem święta plonów jest chleb. Piękne bochny będące symbolem życia oraz pracy rolników, prezentowani w czasie dożynkowych spotkań, cieszą oczy i napełniają radością, że tradycja ich wypieku jest wciąż żywa, szanowana i przekazywana kolejnym pokoleniom. Podobnie jest w przypadku dożynkowych wieńców, wyplatanych misternie przez wiele dni z tego, co zrodziła ziemia, które wypełniają kolorytem dożynkowe uroczystości, stając się jednocześnie barwną manifestacją naszego przywiązania do tradycji. Na Podkarpaciu te zwyczaje są wciąż żywe, kultywowane, za co serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dbają o tą piękną tradycję. Szczególne podziękowania składam wszystkim podkarpackim rolnikom, dla których to święto jest ukoronowaniem całorocznej ciężkiej pracy. Dziękuję za codzienny trud, za wszystkie wysiłki wkładane w to, by ziemia przyniosła jak największe plony, a gospodarstwa rozwijały się i prężnie funkcjonowały.
Doceniając ten fakt, raz jeszcze składam wszystkim podkarpackim rolnikom podziękowania za codzienny trud oraz życzę, by ta ciężka praca dawała satysfakcję. Niech towarzyszy wam zawsze Boża opieka i sprzyja pomyślność. Szczęść Boże. Z wyrazami szacunku, Władysław Ortyl. Szanowni Państwo, pozwólcie, że również od siebie złożę dzisiaj życzenia tym, co żywią i bronią polskim żołnierzom, tym, którzy są w służbie stałej, tym, którzy są w obronie terytorialnej, a także w rezerwie. Jest w naszym gronie wielu takich. Życzę wam wszystkim żołnierskiego szczęścia. Szczęść Boże. Swoje słowa chciałbym skierować do rolników, bo to dzięki nim na naszych stołach nie zabraknie chleba. I to wy, drodzy rolnicy, zmagacie się z wieloma przeciwnościami. Jest ich dużo. Wiem o tym dlatego, że też działam w Podkarpackiej Izbie Rolniczej i spotykając się w różnych miejscowościach, wiem, jakie problemy dotykają polskie rolnictwo. Staramy się też to wspólnie rozwiązywać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dzisiejsze święto to podsumowanie tej ciężkiej, trudnej pracy. Chciałabym również serdecznie podziękować grupom dożynkowym. Wiem, ile wysiłku wkładają w przygotowanie tak pięknych wieńców, ile kosztuje przygotowanie całego wydarzenia. A też wiem o tym dlatego, że sama przygotowywałam, kiedy byłam sołtysem sołectwa Zagorzyce Górne i wiem, że jest to ogromny wysiłek, ale też ogromna radość. Tym bardziej jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy angażują się podtrzymywanie tradycji dożynkowych. Dożynkowa scena tętniła życiem dzięki licznym atrakcjom artystycznym. Występy grupy dziecięcej młodszej, grupy wokalnej młodszej, grupy obrzędowej i kapeli zespołu pieśni i tańca Rochy wprowadziły zgromadzonych w doskonały nastrój. Publiczność miała też okazję posłuchać koncertu zespołu Moja Scheda z Trzciany. Skąd postawię, spać się kładzie, lecz muzyka dalej gra. Nie usiedzi nikt na ławie i zasięka następna. Proszą chłopcy, panieneczki, tańcz do białego dnia. Serce rwie się do poleczki, niech na matku będzie zła. Urwał Zosię chłopiec stany, już podoba jej się świat. Chłopiec miły i udany, wartocze i wstążeczki tu wirują także ak. Serce rwie się do koleżki, niech ta matusz będzie zła. Nie wam co tam jutro będzie, póki tu muzyka gra. Przecież nic mi nie ubędzie, kiedy słodze pójdę w tam. Jeden chłopiec, drugi trzeci, każdy tańczy ze mną chciał. Serce rwie się do koleżki, niech ta matusz będzie zła. Niech matula mnie obije, niech się gniewa, co mi tam. Kiedy tańczę, wiem, że żyję, póki mi kapela gra. Ta muzyka światem kręci, choć nie chciał. Koleczki, niech ta matusz będzie zła. Ty koleczko, ty koleczko, twoje nutki cały świat opromienią jak słoneczko, co muszę cię każdy lat. Lecz koleczko do mateczki, niech usłyszy raz i dwa. Stuknie serce ryt koleczki, już nie będzie na mnie zła. Wędrowali się psy, wszystko czyści nas. Napotkali dziecię, co szło samo pas. Dziecię się znikło, bo oni się śmieją, że i do bucika ich nie tam dzieją. Dziecię się znikło, bo oni się śmieją, że i do bucika ich nie tam dzieją.
Tradycyjnie podczas sędziszowskich dożynek swoje programy artystyczne zaprezentowały trzy miejscowości. W tym roku były to Góra Robczycka, Boreczek oraz osiedle Wolica Piaskowa. Yeah.
Yeah.
Jednym z najważniejszych punktów programu był konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Publiczność zdecydowała, że trzecie miejsce przypadło grupie wieńcowej z Klęczan. Drugie miejsce zajęła grupa z osiedla Borek Wielki, a zaszczytne pierwsze miejsce zdobyło osiedle Kawęczyn. Swój udział. A tutaj widzimy radującej się Kawęczyn, sędziszowski. Osiedle Kawęczyn również niedawno przyłączone do miasta Sędziszów Małopolski. Nagroda, czek w wysokości 1500 zł w rękach naszych wspaniałych mieszkańców tego osiedla. Gratulujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy wszystkim, którzy wykonali te przepiękne wieńce dożynkowe, którzy wzięli udział w dzisiejszych dożynkach. Kulminacją wieczoru był występ zespołu Łzy, który dostarczył publiczności niezapomnianych wrażeń muzycznych. Witamy serdecznie, pozdrawiamy widzów telewizji Sędziszów Małopolski. Dla Sary Chmiel, wokalistki zespołu, był to szczególny występ, gdyż miała okazję zaśpiewać w rodzinnych stronach. Ja się cieszę, że wracamy tutaj często na Podkarpacie. Chyba nas tu lubią, bo często gramy na Podkarpaciu. Natomiast wyjątkowo blisko mojego domu, ponieważ tylko 30 minut. Publiczność bawiła się przy takich przebojach jak Agnieszka, Narcyz czy Oczy szeroko zamknięte. Sędziszów, jak krzyczy! Ale ja was chcę teraz usłyszeć. Śpiewajcie! To ja. Przepraszam i dziękuję. Jestem piękny i uroczy. Jestem przecież najpiękniejszy. Brawo! Jak pies i na łom w twoim życiu żadnych nie ma, ale
świeci ponad twoją głową. Na pierwszy rzut oka dla wszystkich idea. Po koncercie, zgodnie z tradycją, odbyła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych. Gminne dożynki w Sędziszowie Małopolskim były nie tylko okazją do podziękowania za plony, ale także do wspólnego świętowania i integracji mieszkańców.